Człowiek swoim postrzeganiem świata stwarza indywidualną warstwę świata, oddzielną rzeczywistość. Ta rzeczywistość w zależności od stosunku człowieka przybiera określony odcień. Obrazowo mówiąc, kształtują się określone warunki pogodowe, poranna świeżość w blasku słońca, lub chmury i deszcz, a bywa, że szaleje huragan albo w ogóle ma miejsce klęska żywiołowa. Uważa się, że w jakiejś mierze otaczająca nas rzeczywistość kształtuje się w rezultacie bezpośrednich działań człowieka. Lecz myślokształty posiadają nie mniejszą siłę. Po prostu ich działanie nie przejawia się tak ewidentnie. W każdym razie największa liczba problemów powstaje w wyniku negatywnego stosunku do świata, a potem całe to naważone w metafizyczny sposób piwo Trzeba wypić już na fizycznym poziomie, co tylko komplikuje sprawę. Ogólnie rzecz biorąc, obraz pojedynczej rzeczywistości zależy od tego, jak człowiek nastawiony jest do wszystkiego, co go otacza. Jednocześnie nastawienie człowieka uwarunkowane jest tym, co się wokół niego dzieje. Powstaje zamknięty obwód sprzężenia zwrotnego, Rzeczywistość kształtowana jest jako odbicie obrazu myśli człowieka, a obraz z kolei w dużym stopniu zdeterminowany jest przez samo odbicie. Człowiek stojąc przed lustrem kieruje na nie całą swoją uwagę, nie próbując spojrzeć na siebie z zewnątrz. I okazuje się, że główną rolę w łańcuchu reakcji zwrotnej odgrywa nie obraz, a odbicie człowiek znajduje się w mocy lustra ponieważ jak oczarowany wpatruje się w swoją kopię nie przychodzi mu do głowy że może zmienić sam oryginał właśnie ze względu na owoskupienie uwagi na odbiciu otrzymujemy to czego stanowczo sobie nie życzymy zazwyczaj negatywne przeżycia całkowicie biorą w posiadanie uwagę człowieka jest on zaniepokojony tym co go nie urządza Myśli o tym, czego nie chce i nie chce tego, o czym myśli. To taki paradoks. Lecz przecież lustro nie bierze pod uwagę pragnień czy niechęci człowieka. Ono po prostu dokładnie odzwierciedla zawartość obrazu. Popatrzmy, jaka głupia sytuacja. Człowiek wiecznie ciągnie za sobą to, co jest dla niego nie do przyjęcia. Nie. Język mój to mój wróg, a myśli to moi wrogowie. Mimo całej absurdalności, właśnie tak jest. Co się dzieje, kiedy człowiek czegoś nienawidzi? Wkłada on w to uczucie jedność duszy i umysłu. Wyraźny obraz, idealnie odbijając się w lustrze, zapełnia sobą całą warstwę świata. Otrzymujesz w obfitości to, czego nienawidzisz. W rezultacie człowiek jeszcze bardziej się denerwuje, tym samym zwiększając siłę swojego uczucia. Wysyłasz w myślach wszystkich do studiabów: Dajcie mi święty spokój, a zwierciadło zwraca ten bumerang. Wysłałeś innych, więc i ciebie wysłano w to samo miejsce. Czy liczba nieprzyjemności wzrasta? No pewnie. Jeżeli będziesz stać przed lustrem i krzyczeć: Zgincie, przepadnijcie. Jakie odbicie tam powstanie? Oczywiście zaczniesz ginąć i przepadać, wraz ze swoim światem. W podobny sposób przedmiot potępienia przedostaje się do warstwy oskarżyciela. Wyobraź sobie taki charakterystyczny przykład. Gniewna, starsza osoba spogląda na cały świat z wyrzutem. Jest ona żywym ucieleśnieniem surowej i nieomylnej sprawiedliwości. Przed ludźmi i sumieniem prawa. A cały pozostały świat winien stanąć przed sądem za to, że jej się nie podoba. Obraz jest ukształtowany w najwyższym stopniu konkretnie i jasno, przeglądając się z taką wyższością w zwierciadle, stwarza ona wokół siebie podobną rzeczywistość, czyli bezprawie. Jak inaczej miałby zareagować świat? Jej on nie potępia, a siebie nie usprawiedliwia. Świat zgodnie ze swoją właściwością staje się właśnie taki, jak go się sobie wyobraża. To samo dzieje się w przypadku niechęci do czegoś. Na przykład jeżeli kobieta szczególnie negatywnie odnosi się do spożywania alkoholu, wskazuje się na stykanie z nim na każdym kroku. Będzie ją drażnić pijaństwo w różnych postaciach, nawet możliwe, że wyjdzie za mąż za alkoholika, im większa odraza u żony, tym więcej pije mąż. Od czasu do czasu może on podejmować próby porzucenia nałogu, lecz ona tak mocno nienawidzi pijaństwa, że dosłownie delektuje się swoją niechęcią i z zajadłością powtarza swoje. Nie rzucisz picia. I rzeczywiście, jeżeli mąż nie ma twardego zamiaru, żona wsparta na swojej niechęci, może wprowadzić swój myślokształt do warstwy jego świata. Skłonność do pesymistycznych oczekiwań z boku na ogół wygląda mało pociągająco. Nastawienie typu „i tak nic nie wyjdzie. Jest podobne do masochizmu. Pesymista czerpie wynaturzoną satysfakcję, napawając się swym ciężkim losem. Świat jest tak zły, że gorzej być nie może. Dobrze mu tak i mnie razem z nim. Taki patologiczny nawyk znajdowania upojenia w pesymizmie rozwija się wraz ze skłonnością do urazy. Jestem taki nadzwyczajny, a wy mnie nie doceniacie. To szczyt niesprawiedliwości. Dość tego. Obraziłem się i nie namawiajcie mnie. Umrę wtedy dopiero zrozumiecie. I co w sumie z tego wychodzi? W zwierciadle nie tylko odbija się, a wręcz twardo umacnia obraz fatalnego niepowodzenia. Obrażony sam zamawia nieszczęśliwy scenariusz i potem triumfuje. A nie mówiłem, a zwierciadło tylko spełnia zamówienie. Jak sobie życzysz? Podobnie pechowiec skazany jest na nieszczęście, konstatując swoje położenie jako nie do pozazdroszczenia. Całe życie to tylko mrok i na horyzoncie nie widać żadnego przebłysku. Ze wszystkich sił nie chce takiego losu i dlatego całą energię myśli zużywa na skargi i jęki. Lecz co może odbić zwierciadło, jeżeli w obrazie jest samo niezadowolenie? Jaki obraz jestem niezadowolony, nie chcę? Takie i odbicie? Tak, jesteś niezadowolony i nie chcesz? Znowu sam suchy fakt ni mniej, ni więcej. Niezadowolenie z siebie ma tę samą paradoksalną naturę rodzi samo siebie. Istnieje pewna złota reguła, którą można umieścić w podręczniku dla zupełnych idiotów: Jeżeli się sobie nie podobam, to nie podobam się sobie. I na tej tautologii polega reguła, którą kieruje się, choć bardzo to dziwne, większość ludzi. Weźmy na przykład powierzchowność. Można zauważyć, że praktycznie wszystkie małe dzieci są bardzo ładne. Skąd więc bierze się tylu dorosłych, niezadowolonych ze swojego wyglądu zewnętrznego? Wszystko stamtąd, z lustra, które zwraca wszystkie pretensje. Ładnymi stają się ci, u których przeważa skłonność do lubowania się sobą o to, na czym polega ich sekret. Kierują się oni regułą, jeżeli ja się sobie podobam, to pojawia się u mnie coraz więcej podstaw do tego. Zupełnie inna sprawa, kiedy obraz mówi swojemu odbiciu przytyłam, trzeba by schudnąć, na co lustro beznamiętnie odpowiada tak. Jesteś gruba, musisz schudnąć. Lub tak, sflaczałem, trzeba by się napakować. Na co następuje odpowiedź tak, jesteś wątły, musisz iść na siłownię. Rzeczywistość odpowiada jak echo, potwierdzając to, co usłyszała. Tak właśnie kompleks niższości sam siebie hoduje. W ślad za niską samooceną następuje odpowiedni werdykt, który zwierciadło przetwarza w rzeczywistość. Nie mam szczególnych talentów? Tak, jesteś chodzącą nieudolnością. Czyż nie jestem godzien lepszego losu? Tak, nie masz na co więcej liczyć. A jeżeli dodatkowo masz wrodzone poczucie winy, to w ogóle przepadłeś. Czy powinienem, czy jestem zobowiązany odpracować swój dług? Tak, godzin jesteś kary i otrzymasz ją. No bo jak inaczej? Jeżeli człowiek nawet nieświadomie odczuwa swoją winę, to co ma się odbić w zwierciadle? Kara! Bezapelacyjnie. Czy muszę mówić, że niepokój i obawy urzeczywistniają się równie szybko? Człowiek obawia się tylu rzeczy, że większość z nich nie zdarza się tylko dlatego, że wymagałoby to zbyt wielkich nakładów energii. Nieszczęścia i katastrofy to zawsze anomalie wybijające się ze zrównoważonego nurtu wariantów. Lecz jeżeli niepożądane zdarzenie leży niedaleko od nurtu, z pewnością się wydarzy, ponieważ człowiek przeciąga je swoimi myślami. Tymczasem wątpliwości działają odwrotnie. W odróżnieniu od strachu, który skupia uwagę na możliwym urzeczywistnieniu jakiegoś zdarzenia, wątpliwość stanowi raczej niepokój, że coś może się nie wydarzyć. I rzecz jasna, w wielu wypadkach wątpliwości, jak na złość, są uzasadnione. Lecz dlaczego na złość? Człowiekowi tylko zdaje się, że działa tu prawo Murphy'ego. W rzeczywistości zwierciadło po prostu odbija tylko zawartość myśli. W każdym razie dążenie do tego, by czegoś uniknąć, mocno zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia. Wszystko dzieje się na przekór, przez co człowiek nierzadko staje się rozdrażniony, a nawet stan ten utrzymuje się dość długo. Stan rozdrażnienia wieńczy ogólny obraz postrzegania świata. W sumie otrzymujesz integralny obraz. Odczuwam dyskomfort. Stosownie do tego powstaje indywidualna rzeczywistość, w której wszystko zmierza do tego, ten dyskomfort był zachowany i jeszcze się nasilił. Człowiek swoim negatywnym stosunkiem sam maluje warstwy swojego świata w ciemnych odcieniach. Każda relacja, w którą wkłada się niepohamowane uczucie duszy i twarde przekonanie umysłu, odbija się w rzeczywistości. Przy czym dosłownie, jeden do jednego, niezależnie od tego, co człowiek próbuje wyrazić, pociąg czy niechęć. Działa tu zasada zwierciadła. Lustro po prostu konstatuje sens stosunku do kogoś lub czegoś, ignorując jego ukierunkowanie.